tym nagraniu zajmiemy się przeanalizowaniem, jakie mogą być liczby kwantowe dla elektronów obsadzonych na pierwszych czterech powłokach. Zacznijmy od pierwszej powłoki elektronowej. Dla elektronów obsadzonych na tej powłoce główna liczba kwantowa wynosi 1. Jeśli główna liczba kwantowa wynosi 1, to poboczna liczba kwantowa może wynosić tylko i wyłącznie 0. Poboczna liczba kwantowa przyjmuje wartości od 0 do n-1. W takim razie, jeśli n równe 1, to L równe jest 0. Jeśli L równe jest 0, to mamy do czynienia z podpowłoką S o kulistym kształcie. Następna liczba kwantowa to magnetyczna liczba kwantowa. Magnetyczna liczba kwantowa przyjmuje wartości z przedziału od minus L do L. W takim razie, jeśli poboczna liczba kwantowa wynosi 0, to magnetyczna liczba kwantowa może wynosić tylko i wyłącznie 0. Podpowłoka S może mieć jedynie jedną orientację. Na podpowłoce S znajduje się tylko jeden orbital. Pamiętaj o tym, że orbital to obszar o największym prawdopodobieństwie spotkania elektronu. Liczba orbitali dla danej n tej powłoki wynosi n do kwadratu, gdzie n to główna liczba kwantowa. Jeśli jesteśmy na pierwszej powłoce, to n wynosi 1, więc na pierwszej powłoce znajduje się jeden orbital. Mamy jeden orbital, ale elektron na tym orbitalu może mieć magnetyczną spinową liczbę kwantową równą plus 1/2 albo minus 1/2. W 1925 roku niemiecki fizyk Wolfgang Pauli sformułował zasadę mówiącą, że dany orbital mogą zająć co najwyżej 2 elektrony i to pod warunkiem, że jeden z nich ma spinową magnetyczną liczbę kwantową równą 1/2, a drugi minus 1/2. A zatem skoro na danej powłoce znajduje się n do kwadratu orbitali, to możemy na nich umieścić nie więcej niż 2 razy n do kwadratu elektronów. Na każdym orbitalu nie więcej niż 2. Na pierwszej powłoce, dla której n równa się 1, można obsadzić maksymalnie 2 razy 1 do kwadratu 2 elektrony. Skoro na pierwszej powłoce mogą znajdować się 2 elektrony, a mamy tu tylko jeden orbital, to w takim razie na tym orbitalu możemy obsadzić 2 elektrony. Przejdźmy do drugiej powłoki elektronowej. Dla drugiej powłoki n równe jest 2. Skoro n równe jest 2, to L może przyjąć już dwie wartości: 0 i 1. Jeśli L wynosi 0, to tak jak już mówiliśmy, mamy do czynienia z podpowłoką S, na której znajduje się jeden orbital obsadzony przez maksymalnie 2 elektrony. Jednak podpowłoki 1S i 2S różnią się od siebie. Mamy tu do czynienia z różnymi głównymi liczbami kwantowymi. Dlatego też podpowłoka 2S ma wyższy poziom energii niż podpowłoka 1S. Podpowłoka 2S jest też bardziej oddalona od jądra atomowego. Jeśli L równe jest 0, wtedy kolejna liczba kwantowa, czyli magnetyczna liczba kwantowa, może przyjąć wartość tylko i wyłącznie 0. Więc znowu na podpowłoce 2S mamy do czynienia tylko z jednym orbitalem. Na drugiej powłoce obsadzone elektrony mogą mieć także poboczną liczbę kwantową równą 1. W tym przypadku mówimy o podpowłoce P drugiej powłoki. Jeśli L równo jest 1, to magnetyczna liczba kwantowa może przyjąć 3 wartości: minus 1, 0 i 1. A zatem na podpowłoce P znajdują się 3 orbitale. Te orbitale mają tą samą energię, ale różnią się między sobą orientacją w przestrzeni. Orbitale P mają kształt obrotowej ósemki i mogą być zorientowane na 3 różne sposoby: w kierunku osi X, w kierunku osi Y oraz w kierunku osi Z. Policzmy, ile jest orbitali na drugiej powłoce. Jeden orbital na podpowłoce 2S i 3 orbitale na podpowłoce 2P. Dają nam 4 orbitale. Zobacz, to rzeczywiście zgadza się ze wzorem mówiącym, że liczba orbitali na n tej powłoce równa się n do kwadratu. N wynosi 2, więc 2 do kwadratu daje nam 4. 4 orbitale na drugiej powłoce. Teraz policzmy, ile elektronów może się znajdować na drugiej powłoce. Na orbitalu podpowłoki 2S mogą być obsadzone 2 elektrony. Będą się one różnić między sobą magnetyczną spinową liczbą kwantową.
Jeden z nich będzie miał magnetyczną spinową liczbę kwantową wynoszącą 1 druga, a drugi będzie miał równą minus 1 druga. Na każdym z orbitali podpowłoki 2p również będą obsadzone po 2 elektrony, co daje nam w sumie 6 elektronów. 6 elektronów na podpowłoce 2p i 2 elektrony na podpowłoce 2s dają nam 8 elektronów na drugiej powłoce. I znowu, liczba elektronów, którą policzyliśmy sobie powiedzmy na palcach, zgadza się z ogólnym wzorem 2n kwadrat. Na drugiej powłoce elektronowej może być obsadzone maksymalnie 8 elektronów. Przejdźmy do trzeciej powłoki elektronowej. Dla trzeciej powłoki elektronowej główna liczba kwantowa wynosi 3. Dla n równego 3 poboczna liczba kwantowa może przyjąć trzy wartości: 0, 1, 2. Omówiliśmy już to, jakie wartości mogą przyjąć pozostałe liczby kwantowe, jeśli L wynosi 0 bądź 1. Jeśli poboczna liczba kwantowa wynosi 2, wtedy magnetyczna liczba kwantowa może przyjąć aż 5 wartości. Od minus L aż do L. Będziemy mieć minus 2, minus 1, 0, 1 i 2. Jeśli L wynosi 2, mamy do czynienia z kolejnym rodzajem podpowłoki. Do tej pory mówiliśmy o podpowłoce S i podpowłoce P. Tutaj natomiast mamy podpowłokę D. Okazuje się, że podpowłoka D składa się aż z 5 różnie zorientowanych orbitali. Łącznie na trzeciej powłoce znajduje się 1 plus 3 plus 5, 9 orbitali. Skoro na każdym orbitalu może być obsadzone maksymalnie 2 elektrony, różniące się między sobą magnetyczną spinową liczbą kwantową, to w sumie na trzeciej powłoce może znajdować się maksymalnie 18 elektronów. Przejdźmy jeszcze do czwartej powłoki, czyli do n równego 4. Tutaj, poza wartościami liczb kwantowych, jakie już omówiliśmy dla poprzednich powłok, dochodzi nam jeszcze możliwość dla pobocznej liczby kwantowej wynoszącej 3. Jeśli L równe jest 3, to M może przyjąć aż 7 wartości. Minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. A zatem jeśli L równe jest 0, mamy do czynienia z podpowłoką 4S. I tu może być obsadzone maksymalnie 2 elektrony. Jeśli L jest równe 1, mamy do czynienia z podpowłoką 4P. I tu może być obsadzone 6 elektronów. Jeśli L równe jest 2, mamy do czynienia z podpowłoką 4D. I tu możesz obsadzić 10 elektronów. Natomiast jeśli L równe jest 3, to mamy podpowłokę 4F. Dla L równego 3, M przyjmuje 7 różnych wartości. Więc wiesz już pewnie, że na podpowłoce F będzie znajdować się 7 orbitali o tej samej energii, ale różnej orientacji. Uwzględniając dodatkowo, że na każdym z tych orbitali może znajdować się 2 elektrony o różnej magnetycznej spinowej liczbie kwantowej, to okazuje się, że na podpowłoce F może być maksymalnie 14 elektronów. Po zsumowaniu otrzymujemy, że na czwartej powłoce będzie znajdować się maksymalnie 2 plus 6 plus 10 plus 14, czyli 32 elektrony. Tak jak poprzednio, moglibyśmy obliczyć to od razu, korzystając ze wzoru 2n kwadrat. Mam nadzieję, że to ćwiczenie było dla Ciebie przydatne. Uważam, że warto wiedzieć, jak zależą od siebie poszczególne liczby kwantowe. Gdy to zrozumiesz, o wiele łatwiej będzie Ci analizować tak zwane konfiguracje elektronowe, o których dowiesz się z innych nagrań.